To już trzeci rok z rzędu, jak firma Sigro ma niezwykłą przyjemność być partnerem operacji Czysta Rzeka. Sprzątamy, podobnie jak w zeszłym roku, w trzech lokalizacjach. Dzisiaj w Warszawie, jutro w Poznaniu i 6 czerwca w Gliwicach. W rejonie naszych nieruchomości widzimy piękno natury, jednakże to piękno natury jest zakłócane przez zaśmiecanie nieciekawymi rzeczami. Staramy się to pozbierać, żeby dla nas wszystkich było tutaj korzystniej. Włączamy się w akcję Czysta Rzeka, ponieważ chcemy dbać o nasze środowisko. Tutaj na Śląsku najczęściej znajdujemy grille po naszych imprezowiczach i butelki po alkoholu. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że jest ładnie, czysto, zielono, śmieci nie widać. Niemniej jednak udało nam się zebrać sporo butelek, głównie butelek, opony, telewizor, elementy małej architektury w postaci zjeżdżalni i innych dziecięcych, zniszczonych zabawek. Uważam, że jest to w sumie nasza forma Day of Giving. Mamy taką akcję co roku organizowaną w naszej firmie. Myślę, że zostaniemy chyba na dłużej z Czystą Rzeką, bo jest to bardzo fajna opcja zrobienia czegoś dla naszego najbliższego środowiska. Wielką przyjemnością spędzamy go w gronie współpracowników ze śląskiego oddziału tutaj, katowickiego. To niesamowite, że można zgromadzić tyle odpadów na tak niewielkim obszarze. I to tak naprawdę w pobliżu budynków mieszkalnych. Znaleźliśmy sporo śmieci, niestety sporo butelek, ale też na przykład lampki choinkowe, a ja znalazłem 2 złote. W projekt angażują się wszyscy nasi pracownicy. Jest to nasz dzień wolontariatu, który otrzymujemy od firmy. Zamiast siedzieć za biurkiem, odpisywać na maile, sprzątamy. Tych śmieci niestety, mimo że jest to trzeci rok, nie ubywa. Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby przyłączyć się do operacji Czysta Rzeka, ale też do tego, żeby po prostu po sobie sprzątać, bo niestety sytuacja z roku na rok się nie poprawia, ale mamy nadzieję, że ten progres, między innymi dzięki naszej pracy, będzie postępował. Nasze przesłanie to też edukacja. Warto uświadamiać innych, żeby zabierali swoje śmieci ze sobą do domu. Także za nami już 2 godzinki. 2 godziny sprzątania. Czeka nas jeszcze chyba 2 kolejne. Tak, a nadal mamy jeszcze dużo do zrobienia. Dokładnie. Dużo worków ze sobą. Także czeka nas jeszcze chyba takie niecałe 2 godziny spaceru do punktu startowego. No cóż, no, zabieramy się do roboty. Ruszamy w drogę. Jest to potrzebne. Także zachęcamy do udziału, Paty Jakdziak. Pracujemy, dobrze się bawimy i polecamy, że tak powiem, innym taką, tego rodzaju aktywność. Warto uświadamiać innych, żeby zbierali po sobie śmieci, bo można się dobrze bawić, a potem wszystko zabrać ze sobą i nie zostawiać. Zwłaszcza też z rodzinami, żeby pokazać dzieciom. I ważne, żeby każdy, kto wchodzi do lasu, miał taką świadomość, że to, co wnosimy, warto ze sobą zabrać. Dzięki temu będziemy mieć przyjemność, jak wchodzimy do lasu.